Polska i Korea Południowa podpisały porozumienie o współpracy gospodarczej. Lotnisko Incheon w Seulu zostało oficjalnie doradcą strategicznym przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dziś podpisywane dwie umowy. Umowa międzyrządowa, umowa o współpracy z koreańskim Ministerstwem Ziemi, Infrastruktury, Transportu, Turystyki i umowa biznesowa pomiędzy Centralnym Portem Komunikacyjnym a lotniskiem Incheon stawiają ramy, tworzą ramy dla rozwoju naszej współpracy, która, jestem przekonany, z czasem będzie coraz bardziej poza te ramy wyrastała. Podpisanie współpracy z koreańskim lotniskiem Incheon wprowadza budowę CPK w zupełnie nowy etap realizacji. Od dziś jedna z największych inwestycji w historii Polski zyskuje wyjątkowego partnera strategicznego. Incheon to lotnisko należące do ścisłej światowej czołówki. To jeden z najlepiej zorganizowanych hubów transportowych na całym globie. Transfer wiedzy między Incheon i Centralnym Portem Komunikacyjnym już na etapie planowania i projektowania to dla nas ogromny skok rozwojowy.